Europejski Trybunał. Polska ma pomóc migrantom. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polska ma zapewnić żywność i opiekę lekarza migrantom na granicy. Polska ma obowiązek dostarczyć migrantom żywność, wodę oraz ubrania, wynika ze środowej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dodano, że polskie władze muszą także zapewnić opiekę medyczną dla koczujących na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Usnarza Górnego. To efekt wniosku, jaki do EPCC złożyła Warszawska Okręgowa Rada Adwokacka. Tymczasem stan zdrowotny osób w obozowisku pogarsza się. W poniedziałek Warszawska Okręgowa Rada Adwokacka wysłała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka EPCC wniosek o wydanie tzw. zarządzenia tymczasowego wobec Polski. W dokumencie stwierdzono, że prawnicy, których nie dopuszczono do obozowiska migrantów w podlaskim Usnarzu Górnym, odebrali od nich ustne oświadczenia woli, iż chcą uzyskać status uchodźcy w Polsce. Jak przypominali, taka deklaracja powinna wystarczyć, aby koczujących wpuścić do Polski i umieścić w ośrodku dla cudzoziemców do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Europejski Trybunał Praw Człowieka, żywność, ubrania i lekarz dla migrantów. W środę EPCC zdecydował, że migranci z Usnarza Górnego powinni otrzymać od Polski żywność, wodę i ubrania. W decyzji uznano również, że rząd RP musi zapewnić opiekę medyczną dla koczujących. Nie znaczy to jednak, że przebywający w prowizorycznym obozie przy granicy z Białorusią zostaną wpuszczeni na terytorium naszego kraju. Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz Kukowka zauważył w rozmowie z polsatnews.pl, że EPCC generalnie bardzo rzadko udziela takich zabezpieczeń. Robi to wtedy, gdy uznaje to za absolutnie niezbędne, wyjaśnił. Kukowka przyznał, że jest bardzo usatysfakcjonowany taką decyzją Trybunału. Zwłaszcza z tego, że został zapewniony obowiązek udzielenia migrantom, RET, pomocy medycznej. Cieszę się, że EPCC uznał też wstępnie, iż sama skarga jest prawdopodobnie uzasadniona, dodał. Nie wyobrażam sobie jej niewykonania, jak przypomniał rzecznik Rady, na merytoryczne uzasadnienie sprawy. Poczekamy dłużej, jednak sytuację migrantów zmieni sam środek tymczasowy. Tym ludziom trzeba zapewnić wodę, pożywienie, odpowiednie schronienie i opiekę lekarza, mówił polsatnews.pl. Grzegorz Kukowka nie wyobraża sobie sytuacji, aby rząd jakiegokolwiek państwa nie wykonał środka tymczasowego, zarządzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zwłaszcza, jeśli chodzi o zapewnienie opieki medycznej, podsumował.